Witajcie wszyscy, bardzo serdecznie gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Ale jeszcze zanim przejdziemy, chciałam podziękować pięciu ostatnim subskrybentom oraz moim kochanym wspierającym. Ogólnie jestem na wakacjach. I warunki mam średnie, ponieważ nie mam komputera. Mam jakiś laptop, który radzi sobie słabo, ale działa. Jest to tylko i wyłącznie program nagrywania, do montażu i Star Stable, więc ja na niego liczę, że on da radę. Jestem ja w takiej pozycji, że nie chcę mnie widzieć, bo mam dużego garba, ale jakoś przeżyję. Ogólnie mam nadzieję, że w tym filmie montażu dużo nie będzie, bo może być ciężko z montażem. Ja nawet nie wiem, jak tutaj ten komputer będzie w ogóle działał w samej grze, a co dopiero w montażu. No dobra. Ogólnie jest środowa aktualizacja tego, jak nagrywam. Jest nowa stajnia. Ja ogólnie spodziewałam się czegoś typu, wiecie, personalizacja stajni, Mieli to dość mega super wow, a jak patrzałam na stronę, to tam było takie. Nie za dużo się zmieniło po prostu. Może były inne kolory, nie wiem, drewna. Ale zobaczymy, bo może się mylę. Także zobaczmy. Ja ogólnie mam jakby jeden stopień rozbudowania stajni, więc będę miała trochę większą. Także zobaczymy, jak to wygląda, bo nie kupiłam tak randomowo mocno. Po prostu tak stwierdziłam, że kupię i tyle. To jest historia cała. I za tydzień będą nowe fryzy generacji 3,5, także tego jestem mega ciekawa. Nowa stajnia. Nie, no co to jest? Proszę. Mam wrażenie, że po prostu płytki się zmieniły, mocno się zmieniły te płytki. Nie pamiętam, jakie były, ale wiem, że były inne. Też widzę, że okna są ładniejsze i tak bardziej światło wpada, i w ogóle jest zupełnie inny klimat tej stajni. Taki właśnie bardziej bajkowy, bardziej pasujący no Wildwood. bym powiedziała że ta stajnia wygląda trochę jakby była właśnie w Wildwood. Tak mi się przynajmniej kojarzy. No dużo się ona nie zmieniła oprócz kolorów. W ogóle też, no tak, konie światło inaczej pada. No inaczej pada, ale dużo zmian tutaj nie ma. To prawie się nic nie zmieniło, kochani. Ej, no spodziewałam się czegoś lepszego. Specjalnie wzięłam całe sprzęt na wakacje: mikrofon, myszkę, słabego laptopa, ale wzięłam jakieś ładowarki, nieodławarki. Siedzę w pozycji garba na łóżku i to bardzo dziwnie siedzę. A tutaj tak coś. No też widzę, że myjka się zmieniła. Tutaj jest tak bardziej nie wiem jednolicie, może? Chyba były bardziej jakieś takie płytki. Jakoś tak wyglądało nudniej tutaj. Ten klimat mi bardzo nie pasuje w tej scenie. Jest w tak ciemno. Też jest to możliwe, ponieważ mam laptopa, jak mówiłam, i tu ekran jest po prostu inny, więc może w ogóle ja to inaczej widzę niż wy. I możecie powiedzieć, że w ogóle się nie zmieniło. A u mnie się zmieniło, bo mam innego laptopa, więc ja ogólnie widzę trochę gorzej kolory. No ale widzę, że coś jest inaczej, nie? Przy tym, bo tutaj jaśniej mam wrażenie, jest tak ponuro trochę. No nie wiem. Zobaczymy, czy dalej to działa. Dalej to działa. Tak samo. Mnie to w ogóle w faktach i mitach pisał. O jezu. E, I się dziwił, czemu do nie wziąłam. Po prostu ja to znam. Ja To znam od, nie wiem, 10 lat. 10 przesadziłam. Ja tyle lat w tą grę nie gram, ale dużo to znam. Myślę, że naprawdę tak 4 lata to wiem, więc po prostu w faktach i mitach byłoby to bez sensu. No nie wiem, no. Chyba jest więcej okien też. Tak, tutaj okien nie było na pewno. Tak, to prawda. Nie było okien. Te lampiony, Jezu, nie pamiętam, jak wygląda stara stajnia, Nigdy nie zwracam uwagi tak mocno. Wydaje mi się, że tego nie było. Bo jakoś tak dziwnie to wygląda. Może było. Nie wiem, nie pamiętam, już kochani. Czekajcie. Co się nie pisali na stronie w ogóle, że coś się dokładnie zmieniło? Mi się wydaje, że nie, nie dużo pisali na tej aktualizacji. No, ten remont cały, tak, no nie wiem, średnio to wygląda. Myślałam, że będzie lepiej, bo ogólnie spoilerów z tej stajni było mało. Praktycznie ich nie było. A jak były, jak widziałam o majstra na spoilery, no to to wyglądało dużo lepiej. Ja wiem, że to jest part 1. Ja wiem, ale no spodziewałam się czegoś lepszego. Oprócz zmiany kolorów, nie? Bo dosłownie nic się to nie zmieniło oprócz płytek. I no to jest słaba dosyć. Poprawiona stajnia. twoje stajnia, proszę gruntowny remont. No, średnio. Prawie każdy element graficzny został poprawiony. Może jest mniej błędów, może tak, nie mówię, że nie. Mm. Ale zachowaliśmy ten sam design i przytulny wystrój, który lubisz. No, jest dosłownie identycznie. Wszystko stworzyliśmy od zera, więc to zupełnie nowe miejsce. Choć poczujesz się w nim jak w domu. Nie wygląda jakby robili to od początku. Zupełnie tak to nie wygląda. No, Imo fake. <grym> naprawdę, bo to identycznie wygląda jak stara stajnia. Dosłownie ten sam, no, wygląda tak samo, niby ten sam design, ale wygląda jakby wzorowali się, no, albo robili nawet na tym samym szkicu no stajnie. Więc dla mnie no, ta zmiana jest naprawdę mała. Mówię no w kolorach głównie, jakichś takich małych pierdołkach. No, nawet to się nie zmieniło, no serio? Mm -hmm. Może od. Nie wiem, jakie to były siodła, może były stare, teraz są nowe. A to tyle. Mhm. Mm no dobra. Dzisiajmy sobie po drugą stronę. Coś tutaj może się zmieniło, cokolwiek. Dosłownie nie. Mówię, może jakieś szczegóły, których nawet ja nie pamiętam. Proszę Siano? Co ty gadasz? Nie, nie można. Czemu jest łapka? No, tak jak opracowali stajnie, nie? Mega. Mega. Coś nie, nie ma tutaj żadnych zmian. No dobra, no nie. Tutaj nie pamiętam, co to było. Mogłam sprawdzić wcześniej, bo tak szczerze ja nie pamiętam. Bo ogólnie no nie wiem, czy wy wchodzicie w te miejsca, bo ja nie za bardzo, bo tutaj nic nie ma po prostu. Nic ciekawego tu nie ma, także dla mnie po prostu tutaj nie wchodzę, tylko wchodzę w Halloween przeważnie, żeby szukać strasznej dziewczynki i to tyle. A tak to tam nic nie ma, tam była tylko dynia, gdy było Halloween. Mm. No nie wygląda jakby to robili od początku. No to wygląda praktycznie tak samo. O, tutaj jest, nie, nawet, patrzcie, to nawet są stare postacie, no. ezo, Ja myślę, że wciskacie nam kit. To jest kopiuj i wklej ta tablica. Jak robiliście to od początku, to ta tablica jest identyczna i ma stare postacie? Dobre pytanie, co nie? Dobre. Całkiem dobre pytanie. Nawet tak nie wygląda już do niej na ukrytych złotych wzgórz, tak. Hmm, tutaj to jest całkiem nowe, także ja tego nie komentuję. Tutaj jest cokolwiek. Nie wiem, jak ta szafa wyglądała, nie pamiętam. Chyba tak samo. Nie ma tu nic, no. Jest jak jest, jest jak było. Drabina też była. No, ej, no. Jest Jezu, Jezu, weszłam w konia. No, i tak dopracowali tą stajnę. No, no, serio? No, mega poprawki. Daję mogę wejść w konia. Mega. Daję mogę przejść przez drzwi. Ale nie, to jest dopracowane, kochani. To, to mi się wydaje. To mi się bardzo wydaje. To jest dopracowane na, na potęgę. Mhm. Czekajcie, może boksy, może tutaj coś inaczej wygląda. Wow, totalnie odnowione, naprawdę. Dokładnie tylko tak samo. Tutaj też tak samo, goście też tak samo. No nie wiem, tak szczerze, no nie wiem. Słabo, bardzo słabo. Mówię, ja ciężko mi ocenić te kolory, bo faktycznie może jest tutaj lekko ciemniej, ale mówię, no mam inny laptop i inny ekran, więc jestem, wiecie, ekran, że jak patrzysz w lewej, z lewej, to widzisz bardziej ciemno, a jak patrzysz z prawej, to widzisz jaśniej i tak dalej. coś tego typu. I po prostu ciężko mi to ocenić, bo. Kolory nie są zbyt dobre. Zobaczę telefonię telefonie dopiero po wrzuceniu tego filmu, bo będą wtedy normalne. No zawiodłam się. Mocno się zawiodłam. Naprawdę. Myślałam, że przepraszam, bo ogólnie boxy też są głupio rozstawione, bo ja rozbudowałam stanie raz sobie. I patrzcie, tu mamy aż cztery boxy. Tu mamy dwa. No powiedzmy, że trzy, bo tu jest jeszcze make-a, Ale tutaj też są jakby trzy, no bo tutaj też są jakby tutaj takie pyk-pyk. No i ja bym dała, żeby to było bardziej tak, nie wiem, poukładane, ja bym dała tutaj w lewo jeszcze jeden box po prostu. To bym zmieniła, a to wygląda zupełnie tak samo dla mnie. Jest tylko więcej okien. Niesamowite. Wow, wow, więcej okien i ciemniejsza grafika. Dziękuję. To jest ta super aktualizacja. Mam nadzieję, że na aktualizacji z fryzami 3,5 generacji nie zawiedziemy się tak bardzo jak teraz ja tutaj. Ja wiem, że to jest pierwsza część i tego będzie więcej. Ja rozumiem, ale spodziewałam się czegoś typu, nie wiem, personel stajni. Ja wiem, że miałam takie trochę duże oczekiwania, bym powiedziała, bo już później słyszałam, że to nie będzie takie super, jak mi się wydaje. Ale no, myślałam, że cokolwiek zmienią, cokolwiek dodadzą, nawet w tych pokojach, żeby one były ciekawsze. A tam dosłownie nic nie ma, nic, jest identycznie. To bitwa też jest taka sama, no. Dalej można wejść w konia. Jakby po co była ta aktualizacja, tak szczerze. Taka pierdoła, no może podłoga się zmieniła. Nie, nie powala, nie powala mi ta aktualizacja. No, to szkoda, nie. Czekam ogólnie na jakieś spoilery fryzów, bo przeważnie są spoilery już wcześniej dużo, nie? Tak nie nawet miesiąc wcześniej tak naprawdę mogą być. A w spoilerach fryzach, no nie ma nic. Tylko to, co nam SSO udostępnia. Czyli jednak jak SSO nie chce czegoś udostępniać, to potrafi. Czyli jednak się da. <gry> no. Także spoko. A czyli ja mówię spoilery, w sensie, bo jak czegoś jestem mega ciekawa, to ja wolę wyjdzieć wcześniej. A fryzów totalnie nie ma, także że będzie na żywo, myślę. No zobaczymy, jestem ciekawa tych fryzów. No a ta stajnia, no takie... 0 na 10? Naprawdę, to tu nic się nie zmieniło dla mnie. Inne kolory i więcej okien? I nie wiem, może jakieś szczegóły, że lusterko jest inaczej niż było? No to to nie jest zbyt dużo dla mnie. No, szkoda. Niby kolejna kolejna Zwycięzca ma być we wrześniu. I ja liczę na to, że będzie w końcu personalizacja Stajni. I w takim sensie, że nie tylko wiecie, że mamy trzy do wyboru box na przykład, aczkolwiek to też by było spoko, ale wiecie, coś typu, że możemy malować na boxach. Jak wiecie, w Simsach możemy malować te zwierzaki. Taki kolor chcemy, tak samo chciałabym w Star Stable, żeby można było kolorować stanie. dosłownie, albo po prostu wybrać kolor, czegokolwiek chcemy, to by było mega spoko nawet. No, to bym chciała, to bym chciała, bo bym nawet zrobiła jakąś serię, wiecie, yy, oceniam stajnie widzów i to by było ciekawe, bo teraz ocenianie stanie widzów nie ma sensu dla mnie, po prostu są inne konie w staniach albo większa albo mniejsza stajnia o 3 boxy. Może nie 3, tylko 9, ale to nie jest ważne, wiecie co chodzi. Więc no, ogólnie dla mnie to jest mega, mega, mega słaba, nic się nie zmieniło dla mnie. Spodziewałam się czegoś dużo lepszego. Niestety. Ale jest tak jest. Ale specjalnie wziąłem teraz sprzętu, nie? No, no trudno. Mam nadzieję, że przynajmniej ten film Wam się oczywiście spodoba. Mam nadzieję, że dacie mi subika, bo jeżeli wbiję do końca roku 20 tysięcy subów, to będziemy robić kremówkę. Oczywiście wszystko nagramy. Także za te wysiłki będzie mi miło, jak dacie mi subika. I lajka może. O i komentarz. To też by było miło. Także Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!